Patrioci. Fundacja Nasza Przyszłość nagrodziła najlepszych uczestników konkursów literackich, graficznych i folklorystycznych. Podsumowanie znajdziemy w naszym dzienniku. Środy z historią, polskie przedmurze, odchodzimy do Wiednia, opowieść o tym, jak gromiliśmy Turków. Chodźcie za Różaniec, w naszym dzienniku kolejne orędzie Anioła Stróża Polski. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, współpracownicy, apostolska rodzina Radia Maria. 8 września, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczynamy po raz pierwszy w naszym sanktuarium nowennę pompę jańską. Modlić się będziemy o pokój dla świata, ojczyzny i dla naszych rodzin. Program nabożeństwa będzie następujący. Godzina 12, Eucharystia w Kościele Głównym. O godzinie 13.30 nowenna pompa jańska w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, to jest na parterze. Nowenna będzie odprawiona codziennie od 8, a więc od święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny w czwartek do 31 października, 54 dni. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którzy poprzez Różaniec chcą powierzyć Matce Najświętszej swoje prośby i dziękczynienia. Więcej informacji na temat nowenny pompy jańskiej pod numerem telefonu, sanktuaryjnego telefonu 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy ojcu Kustoszowi Andrzejowi Laskoszowi i ojcu Walesławowi Budzionemu, którzy posługują w sanktuarium za tę piękną inicjatywę. Ja mam, kochany, ja mam. On tak kłamie jak i ty. On nie siedzi 8 godzin. Nie szczekaj szczęką. On nie siedzi 8 godzin. On siedzi jak 5 godzin, to nie może wytrzymać. Parę godzin siedzi. Zapraszam Państwa do wspólnego śpiewu godziny. Wszystko kłamie. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ja mówię o nim, a przy okazji o tobie zahaczyłam, bo się upierasz. Jeżeli się upierasz, to trzeba psychologicznie, edukacyjnie powiedzieć, o co chodzi, że on się męczy przy 3-4 godzinach i ucieka stamtąd. To jak on ma pieniądze, on chciałby wypić piwko, on się tutaj nudzi, bo przecież z tymi babami, jak rolniczej siedzieli, cały czas chodzi ktoś za plecami, to jak można siedzieć 8 godzin, jak ci ktoś chodzi w szczepionce? Baby mają 10 korytarzy, baby mają 10 pokoi i tam te baby chodzą. A on tam nie mógłby usiedzieć tyle czasu. Czy to byłaby ta biblioteka, czy inna? Jak te baby moherowe coś kręcą, coś tam gadają, coś tam szczepioczą. On by nie mógł siedzieć tam w jednym miejscu. No. Taki to życie jest, no. Ale tylko przecież on się okłamuje. Nie należy tych miejsc, tych sytuacji traktować jako jedynego źródła wiedzy o zachowaniu się Polaków w stosunku do Żydów. Przypominam o tym, że państwo podziemne karało za mordowanie Żydów. W związku z tym mówmy o udziale Polaków w dramatach i pogromach, ale mówmy w kontekście historii. O złożeniu antypolskich nastrojów, bo te mogą w końcu doprowadzić do trwałych... Antypolski, antyżydowski, wszystko się zebrało. Dobrze to świadczy zatem o władzy, ale problem... W plasterkach, proszę Państwa. Szczęście, bo jeździ na ryby, właśnie przyjechał. Wczoraj z jednym wędkarzem rozmawialiśmy, też się szykował na ryby i też właśnie opowiadał o tym, że chętnie sprawdza. Miał takie ambicje, po prostu w takiej sytuacji wzywa ambasadora do MSZ-u, ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Tania, i właściwie niczym się nie różni. No właściwie, jeśli chcesz się uprzepić wobec Brytanii, to ja, to proszę.
Rzymie stosunkowo cię poziomy sprzyjają przetrwaniu właśnie tym treściom. One się pięknie namnażają, czy też nie tylko na ludziach, ale również wszelkie na pewno z Polski. No i oczywiście. Wiecie, to jest wielki konfabulator. Tylko jedna mała uwaga. Tam w rosyjskich kasynach nie gra się w pokera, tylko w wojsku. Do czynienia przypadkowego widza do refleksji właśnie. On po prostu wiesz. Teraz za drugim razem inaczej się zachowuje. Jest bardzo grzeczny, bo on tu wylądował, wiesz, bardzo dramatycznie i po prostu szkoda tylko, że idzie zima, a on nie ma gdzie się podziać. To stwierdził, że jednak sobie nie chce pośpi. Na początku może tak trochę historycznie. Zapomnieliśmy o tym, że sztuka w dużej mierze zaczynała się... A zauważ, jak się pytał ciebie, po jakiej jesteś szkole. On jest bardzo... On jest bardzo zarozumiały, tak jak ty. On jest po wielkich szkołach, on jest bardzo kształcony, jest bardzo uczony i on nie życzy sobie, żeby z powodu butów cokolwiek mówił. Ale szkoła ważniejsza, to zrozumiałaś. Jak on bardzo to docenia, tę swoją szkołę. Nic nie podostał. On by po prostu chciał się, mógłby się kłócić i tyle. On nie wie. On by nie chciał ustąpić. Od 40 lat skupiamy już prawie 90 tysięcy członków Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, to mieszkali w Stanach Zjednoczonych. Nasze aktywa sięgają 1,8 miliarda dolarów. Mamy 17 oddziałów, tylko na naszych klientów w Stanach Nowy Jork, New Jersey, Illinois. Ale z drugiej strony... On by nie ustąpił, on jest taki konfabulant, że wie. Cierpliwość, pomysły, albo to... ...tego teatru. I ma szansę przygotowywać ludzi do oferty teatru repertuarowego. A co? A to tak pan skromnie odpowiada tę rolę teatru ulicy. Jako tylko takie przygotowanie do tego teatru repertuarowego. To jest konfabulant, nie ma. ...widzenia reżysera i dyrektorki teatru Pantomimy. Naszym zadaniem, a właściwie w jakimś stopniu naszą misją tworzącym... To wiesz, ale nie musisz składać to. Dla ciebie to jest raj. To jest raj. Bo naturalnie wyjście do widza, ale to każdy przekał w klasie tenorowym. Ale przede wszystkim chęć zderzenia widza z prawdziwą sztuką teatru pantomimy. A więc tak, mamy nadzieję, że później przyjdą do teatru, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że z większą ochotą następnym razem przyjdą na spektakle plenerowe. Ponieważ, tak jak pan redaktor zadał pytanie, czy przychodzą oglądać nas, czy są przypadkowi, na pewno jest tak i tak, ale w większej części nawet jeżeli przychodzą zobaczyć nas, to i tak nie wiedzą, czego się spodziewać. Czego spodziewać się po pantomimie, ponieważ wyobrażenie na temat sztuki teatru pantomimy jest, no co najmniej mówiąc, niewielkie i sprowadzane do kilku błędnie interpretowanych symboli. I nagle przychodzą widzowie, którzy widzą prawdziwych aktorów, którzy mają prawdziwe emocje i grają prawdziwy spektakl tuż przed nimi, 2-3 metry przed nogami i oczami widzów. I myślę, że to, przynajmniej takie jest nasze doświadczenie, potrafi dotknąć widza na tyle mocno, by zostało i by chciał wrócić. Mam nadzieję, że czasami do teatru, ale tak jak pan Darek wspomniał, w przestrzeni, których tego teatru nie ma, no wydaje się, że plener jest jedyną możliwością i cieszę się, że takie inicjatywy powstają. Ale też w mieście, tam gdzie teatrów jest wiele, cóż, bardzo często spotkanie z teatrem plenerowym dla widza jest pierwszym spotkaniem teatru. A mówił pan o tych fałszywie interpretowanych symbolach dotyczących związanych jakoś tam ze stereotypem pantomimy. Ciekaw jestem, jakie to są. Bardzo często mówisz na kogoś, kto stoi na rynku, którego miasta jest nie widzę. Ja. To
Wszystko się podmieniało, zobacz. Wczoraj przyszła psia żebraczka i tam przecież okazało się, że to wcale nie jest facet, tylko misia. Tutaj Rytka jest nie baba, tylko facet. A śmiech. Ale się uśmiała, co oprawa z tych idiotów. Co jeden to wariat. Co jeden to ma żółte papier. Ci iskenery. A idź na cholerę. A ta oślica, a ta koślica, a ta słonica, a ta pszenica. I Wysia mówi, ani tam cicho. Bardzo często posiłkuje się dokonania. No i takie cyrkowe. Się podtworzyły. Nasze doświadczenia, że historia, całe dziś z tego wszystkiego już bierzemy. Tego na pęczki, tego na worki był zastanowany. Ten chodzi wąsach, a ten tylko w gacie. Także proszę Państwa, na licencji majki jego sprzedali, 5 złotych pokazali w samym centrum sali. Przyszła Jadwiga Grabowska, cały pieniądz zabrała i powiedziała, że cała Warszawa Wisia przecież wielkiego miała. Wszystko ja zrobiła, zabrała ci pieniądze, wzięła i spiła. Nie sztuką jest miejsca w tym dramatycznym ale nie wszyscy to mają. Nie ma pani Jadwiga na tamtą stronę. Psychologia przydała. Teatru plastycznego, teatru wizualnego, teatru muzycznego, gdzie słowo jest tylko dodatkiem. Ona by się tam po prostu nie zmieściła. Bo chyba najtrudniej właśnie ze słowem dotrzeć w tych warunkach. Nie mamy te środki plastyczne czy muzyczne, są wyrazistsze. Wyrazistsze. I tak naprawdę to jest konsekwencja wielu szkół, bo możemy zorganizować koncert, tak? Czyli obecne warunki techniczne umożliwiają, by na pewno coś innej formy. To jest to padowanie, ale to sposób komunikowania się z wami. Żyjemy do tej świecie obrazkowej. Tak naprawdę komunikacja to obrazkowa. To nie znaczy, że ten teatr w tym kierunku ma podążać, ale on w jakiś sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy potrzebują takiej informacji. Czyli z jednej strony on jest taki bardziej pierwotny, w sensie taki dosłownie historyczny, a z drugiej strony bardzo nowoczesny, tak? Przez takie środki docierania do odbiorcy. I przede wszystkim też jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o wypełnianie przestrzeni miejskiej, która bardzo często jest zawłaszczona przez działania typowo komercyjne, nie wiem, czy są dobre czy złe, tylko są zawłaszczone przez działania, które mają w sumie podstawowy cel sprzedaż. I my w tym przypadku, jeśli korzystają z różnych środków teatralnych, artystycznych, a my w tym przypadku zapraszamy do refleksji. Ale ona chyba krótsze ma tam. Zastanowić się nad kondycją naszą w danej chwili, w danym miejscu, żeby korespondować. No, taka jest rola twórcy, taka jest rola artysty w sumie. Czyli zmuszać do refleksji, do zadumy nad sensem funkcjonowania, podążania. To jest rola też teatru plenerowego. Tegoroczny festiwal, tak jak Państwo zapowiadają, to że na swojej stronie internetowej będzie miał bardziej polskie oblicze. Będzie to okazja do poznania zespołów działających w różnych miejscach naszego kraju. Zjawią się wówczas w Warszawie. Jak w ogóle szerokim zjawiskiem jest teatr plenerowy, teatr? Ona się nazywa Jadwiga Grabowska. To już jest, nie ma tam żadnych danych. Teatr plenerowy, wielu kolegów jednym mają. Teatr plenerowy w Polsce miał lata wzlotu. Były to lata ubiegłego roku, lata 80. początku demokracji. To był moment dużego wysypu teatrów plenerowych. Ludzie zachłysnęli się możliwością swobodnej wypowiedzi. Cenzura. Pojawiły się możliwości
łatwiejszego zorganizowania takiego wydarzenia, nie było ustawy o zgromadzeniach. Jak się w ogóle okradacie, okłamujecie i wszystkie na zmianę. Było dużo zapotrzebowań. Następnie. No ale ona to samo, to nie mówi. Ja jestem sprawiedliwa, jestem ona, nie to już mówiłaś, no to już mówiłaś. Może to jest błąd naszego lobbować na rzecz własnej aktywności. Tylko ja mam która ma za zadanie propagowanie i wspieranie środowiska. Tych spektakli rzeczywiście jest dosyć sporo, ale nie jest ich aż tak dużo, jakby na mamy trochę mniej nowych trener, ale też rozumiem, że sytuacja na rynku sztuki jest dosyć nieograniczna i być może musimy zobaczyć swoje. Na pewno. A właśnie jeszcze chciałem wrócić do tego wątku, w jaki sposób walczy się o widza, zwracają jego uwagę, ale wychodzi się do niego z poważną tematyką. Jak przykuć uwagę tego widza, który zjawia się na ulicy, na placu, na margaryna, margaryna, taka piosenka była w kabrycie. Margaryna, hej margaryna, najlepsza w świecie, każdy dobrze ją zna. Taka była fajna piosenka. Coś tutaj nie ma, proszę Państwa, w teatrze plenerowym, na dwójce nie ma o tej Maryjce. Nawet nie wiem, jaka nazwisko, jakie nazwisko, bo zapomniałem. No. Łatwiej jest zatrzymać. Słowo jest bardzo konkretne, określa rzecz, do której bardzo często nie mamy wątpliwości. Sytuacji teatru, który nie potrzebuje... Ja się na dwójce będzie o niej to cały czas będzie. Działają na wyobraźni widza w sposób... Zadana plastyka pewnie, że... Galeria 022, to przychodzimy jakieś wiedźmy. Moje doświadczenie jest takie, że... Także idź do roboty, idź do roboty. ...a 20 na przykład. A jak na Pana działa widownia, reakcja? Mówimy o tym, co aktor daje, wychodzi z robią. Naturalnie jest wiele nieprzewidzianych. Różnie, prawda? Oczywiście, że bywa różnie. Też na pewno jest to zależne od miejsca, a w którym gramy, tam gdzie widzowie jednak są przyzwyczajeni do teatru, to powiedzmy kultura odbycia z odbiorem jest dużo większa. Gdzie niegdzie nie, no ale taka jest też idea wychodzenia ze sztuką do ludzi, że edukujemy, pokazujemy, że można. Czasami zdarzają się sytuacje, które no, nie chcielibyśmy, aby miały miejsce, no ale trzeba grać, to jest aktor, żeby zrobił swoje i żeby widz zobaczył, że może to nie jest to właściwa reakcja, ale 95% zachowań widzów jest wspaniałych. Co jest charakterystyczne, to, że osoby mniej sprawione wyglądają w sztuce teatru pantomimy w trakcie sztuki w ogóle teatru plenerowego w trakcie oglądania komentują i opowiadają, co widzą. I to jest przezabawne, bo oczywiście my to słyszymy. My to słyszymy, oczywiście inni też słyszą, to powoduje salwy śmiechu. Ale to trzeba grać na poważnie. A czy te odczytania są zgodne z Państwa intencjami najczęściej? Czy pojawiają się takie interpretacje zupełnie zaskakujące? Czasami pojawiają się bardzo zaskakujące. W ogóle sztuka teatru pantomimy to jest sztuka jednej wielkiej interpretacji, zarówno aktora, jak i widza, więc one się potrafią różnić. Ważne, żeby prowadzić to tak. Raz miała wernisaż, to miała jej publiczność. Ja zaśpiewam dwie pieśni, ale ta pieśnia groziła, zapomniała. Nie czyta się wprost. To nie jest tak podane. Także bardzo Marta Boros, która poleciała do Londynu, artystka undergroundowa, to takie te undergroundy malowała niektóre malutkie karty. A ta maluje same duże, a ta same duże maluje, także mówi ta Arisa, słuchaj, nie ta Maryśka, ona tam, ja mówię, słuchaj, ale to nie są
funkcjonują od wielu lat. Tak naprawdę chodzi o to, żeby dla ludzi, którzy tworzą ten teatr, było to miejsce wymiany doświadczeń i jak dalej funkcjonować. To jest też pewna forma, z mojego punktu widzenia, promocji. Nie jesteś maluchka, przecież ta Ewka miała wypić wagabunda i ważysz ile? 400 kilo, czy coś koło tego? W tym roku a Ewka 450. No ja nie wiem, łaziła z nią dookoła bloku tutaj z tą Ewką Grabowską. Ona za tobą też przepadała, a teraz się pokłóciłyście na wieku famy. I to ładnie, żeby chrześcijanki, katoliczki, korzyści, żebyście się tak kłóciły, nienawidziły. Nieładnie dla Kościoła, opinia zła. Dla Kościoła opinia zła. Tak, bo jedna drugą sypie, jedna drugą obgaduje, proszę Państwa. Warszawa jest poszatkowana, także widzicie Państwo. Szkoda gadać, idźcie mówić tutaj na tą parafię do Sanskiej Kępy. Wymówcie do swojej Matki Boskiej, Ostro Bramki, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Kremskiej, bo Matka Boska jedynie się jest w stanie jako tej maherowej byłej pomóc, kiedy ty chodziłaś do Kościoła. Matki Bożej nieustającej pomocy, której modlimy się w każdą środę. Już za moment będzie 8:30 i jak w każdą środę również zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, którą wygłosił 8 czerwca 1997 roku. Ona najmądrzejsza, wiesz, najsprawiedliwsza, najuczciwsza. Tak, najuczciwsza. Moherowa, najuczciwsza, najsprawiedliwsza, najlepsza, najwyższa. Widzieliście Państwo, czy to Jadwiga Grabowska. No w tej serii komentarzy Radia Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrumek, która mówi o tej von Lipski, że złodziejka, że wykradła jej, że wszystko, proszę Państwa, że zabrała, że kapelusz tej Kryśce przed śmiercią utylizowała, zabrała. No to w ogóle to jest, wiecie Państwo, coś niesamowitego, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Jedna trzecia domaga się odejścia Gronkiewicz. Jedna trzecia. Ukrywać komunikatem stoją przy ścieżkach rowerowych na Podczeszyńskiego i Perzyńskiego na Bielanie. Jedna trzecia domaga się odejścia Hanny Gronkiewicz. Wtedy jeszcze przez gminę Bielany. Gdy zmienił się ustrój Warszawy, a razem z nim przepisy, Zarząd Dróg Miejskich stwierdził, że ścieżka nie spełnia wymogów, dlatego nie zgodził się jej przejąć. Tablicę postawił więc Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wyjaśnia wiceburmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. Te tablice będą stały do momentu, kiedy nie będzie przebudowana cała ścieżka od nowa. Proces już trwa, ponieważ z ZDM mamy porozumienie jako urząd dzielnicy. My wykładamy 750 tysięcy, drugie tyle dokłada Zarząd Dróg Miejskich i teraz trwa przetarg na wyłonienie projektanta tej pracy. Poprawiona ścieżka połączy się z nowymi drogami dla rowerów, które mają powstać do końca przyszłego roku w ramach budżetu obywatelskiego. Nowa szkoła, przedszkole i boisko pojawią się na warszawskim Targówku. Dzielnica rozstrzygnęła właśnie konkurs na budowę kompleksu przy Gilarskiej. Jest taka potrzeba, bo w pobliżu powstają nowe osiedla. Jakie są plany? O tym burmistrz Targówka Sławomir Antonik. Z dziedzińcem po środku, otoczone z zewnątrz jedno-dwukondygnacyjną zabudową, z dominantą od strony ulicy przewidzianej Nowotrockiej, oczywiście z zapleczem sportowym, z boiskiem, z odrębnymi wejściami do przedszkola i do szkoły. Kompleks ma powstać do 2019 roku. O tej Maryśce mieli mówić, na dwójce, prawda? Nic nie mówią, żadnej Maryśce, coś. Herbatki się napijemy, pojedziemy do biblioteki. 17 stopni na termometrach w Warszawie, a w najcieplejszym momencie dnia będzie nawet do 24. Jest i powinno być słonecznie. Chmur prawie nie ma, a deszczu nie będzie na pewno. Ciśnienie wysokie, 1014 hektopaskali.
najlepsze wieści dla pasażerów autobusu L32. Jego kursy z przyczyn technicznych zostały zawieszone do odwołania. Do pół godziny postoją w korku warszawiacy na Puławskiej od Wiśniowej do 6 sierpnia, na Kolejowej od Wydmowej w stronę Pułkowej i na Kasprzaka od Wolskiej do Karolkowej. Do kwadransa stracimy na Belwederskiej od Gagarina do Lądowej, na Andersa od Muranowskiej do Placu Bankowego, na Modlińskiej od Klasyków do Światowida i na Sasanki w kierunku Marynarskiej. Reklama. Interesują Cię nowinki i trendy technologiczne? Chcesz dowiedzieć się, jak zarabiać więcej dzięki rozwiązaniom IT? Weź udział w targach informatycznych IT Future Expo. W programie m.in. tematyka e-commerce, big data, internetu rzeczy, bezpieczeństwa IT, dedykowanego oprogramowania. Nie zabraknie również strefy kariery IT oraz strefy 3D. Gościem specjalnym będzie Łukasz Jakubiak, znany z internetowego talk show 20 metrów kwadratowych. Udział w targach jest bezpłatny. Zarejestruj się na stronie www.itfuture.pl. IT Future Expo. Targi innowacyjnych technologii informatycznych. 8 września. Stadion PGE Narodowy w Warszawie. Komunikat specjalny dla tych, którzy oglądają telewizję. NC Plus wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego domu. Do każdego pakietu telewizji możesz dobrać super szybki internet LTE i telefonię komórkową. Internet od NC Plus to wygodne rozwiązanie z Wi-Fi dla całego domu. W pakiecie oszczędzasz. Telewizja, internet i telefon już od 59,97 zł. Zanim skorzystasz z oferty, to pytaj o szczegóły sprzedawcy i sprawdź warunki promocji na ncplus.pl. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. W góry, miły bracie! Tam przygoda czeka na cię! Nie ryzykuj nudnego urlopu. Hotel Batory zaprasza do Szczawnicy. Atrakcyjne pakiety pobytowe dla par i rodzin. Domowa kuchnia, spa, ścieżki rowerowe i inne atrakcje. Hotel Batory w centrum Szczawnicy. Społeczna. To, co kochają dzieci. Ciekawe miejsca, książki, zabawki. Amber Gold to nie spółka, to grupa spółek. I to grupa spółek nie składała sprawozdań. Przez 3 lata pozwolono, żeby naciągali, oszukiwali ludzi. To jest nieprawdopodobne. Co do powiązań, nie mogę się wypowiadać, dopóki nie zapoznamy się z materiałem. O ten materiał na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy występować. Do tych wszystkich instytucji, organów, które wymienione są w uchwale powołującej komisję, do tych wszystkich, do których powinniśmy się zwrócić. Ci wszyscy, którzy prowadzić mieli nadzór, nie chcę powiedzieć, że no prowadzić, mieli prowadzić nadzór. Niemożliwe, żeby ktoś oszukiwał. Takim tworem, jakim był Amber Gold, musimy wystąpić o materiały, o dokumenty, zapoznać się z nimi i dopiero później określić, czy i jakie powiązania były. W tej chwili za wcześnie mówić. Ja nie będę ferowała wyrokami, dopóki nie zapoznam się z dokumentacją. Bo przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman również z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że biorąc pod uwagę to, co wiemy w tej chwili, to, co może się okazać, możemy mieć do czynienia z typowym układem mafijnym w naszym państwie. Czyli pani na razie wstrzymuje się z tego typu komentarzami. Ja słyszałam wypowiedź pani przewodniczącej i podpisuję się pod jej słowami. Wszyscy kłamią, wszyscy kradną. I to tylko dlatego, że nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych. I taka litania, widzicie państwo, taka litania przynajmniej od siebie, przynajmniej prawdziwa, bo te, co oni tak z pamięci mówią, no to przecież wiadomo, że są nieprawdziwe. 5 ministrów, 8 różnego rodzaju instytucji, w tym Komisja Nadzoru Finansowego. Radio Koncita, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Koncita, Barbie, Bej. Langström prokuratura ciągnęła Amber Gold na czarną listę niebezpiecznych instytucji finansowych, alarmowała prokuraturę, więc prokuratura, jak pamiętamy, nie podjęła żadnych działań, a właściwie stwierdziła, że nie ma po co podejmować działań. No, w takim razie KNF to jest jedyna instytucja, która zadziałała, zrobiła wszystko, co możliwe w tym wypadku. Pani zdaniem? Do tego również szczegółowo odniosę się po zapoznaniu z dokumentami, natomiast faktycznie zadziwiające jest, dlaczego po pierwszym tak ważnym sygnale nie działo się nic albo działy się rzeczy, które wyjaśnić należy. Dlaczego prokuratura nie podjęła właściwych działań, bo te, które podjęła, okazały się nieskuteczne, bo proces trwał kolejne lata.
I to wyjaśnić będziemy musieli. Pytań jest bardzo dużo. Tak dużo jak ministerstw, które były zainteresowane, powinny być zainteresowane sprawą, jak wiele osób, funkcjonariuszy nie potrafi odpowiedzieć. Dziwię się i dziwią się Polacy, którym to wyjaśnienie się należy i którym, jeszcze raz podkreślam, to przywrócenie wiary w państwo opiekuńcze, w państwo prawa przede wszystkim jesteśmy winni, zwłaszcza my posłowie, bo posłowie, którzy zasiadają w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej, posłowie Komisji Śledczej, mają przede wszystkim obowiązki właśnie względem tych, którzy nas wybrali, żebyśmy w ich imieniu pytali i dociekali prawdy. Jeśli chodzi o dociekanie prawdy, to nie uniknie pani ani komisja pytań od Donalda Tuska, byłego premiera, którego ponad połowa Polaków nawet uważa w sondażach z 2012 roku za też odpowiedzialnego za aferę Amber Gold i instytucje państwa i wymiar sprawiedliwości. No ale Donald Tusk będzie przesłuchiwany według wstępnego kalendarza dopiero w przyszłym roku. Pytanie w takim razie o nagłówek chociażby z Gazety Wyborczej Amber Gold, czyli gonić się Tuska. To pytanie, które się pojawia, pada i zapewne będzie padać przez najbliższy rok. Chodzi o dogonienie Donalda Tuska. Nie chodzi o kłamią, oszukują, Tuska, chodzi o prawdę, chodzi o wyjaśnienie tego, czy prezes Rady Ministrów, który był zwierzchnikiem, nadzorował, był szefem podległych mu ministerstw, instytucji, wiedział, to wszystko, co powinien zrobić. Jest naturalnym, że nie możemy nie spotkać się, nie przysłuchać Donalda Tuska jako byłego prezesa Rady Ministrów, czyli szefa, któremu podlegali ci, którzy swoje obowiązki powinni wykonać z należytą starannością. Trzeba kłamać, koniecznie trzeba kłamać. Nie byłoby tej afery. Jest afera, należy pytać. W tym również afera, gdzie ta afera? Grzegorz Schetyna mówił w lipcu tego roku, kiedy konstruowała się i konstytuowała Komisja Śledcza, że chodzi właśnie o, to jest taka walka przeciwko Platformie Obywatelskiej, byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rodzinie. Dzisiaj Grzegorz Schetyna mówi, że Donald Tusk to jest naturalny kandydat opozycji na prezydenta w następnych wyborach, więc byłoby to już uderzenie w potencjalnego kandydata na prezydenta. To jest absolutna bzdura. Proszę jeszcze raz, chcę przypomnieć, panie redaktorze, 19 tysięcy około poszkodowanych Polaków, ponad 850 milionów ich oszczędności. Wszyscy, bez względu na barwy polityczne, bez względu na opcję polityczną, jesteśmy winni wyjaśnienia tej afery, jesteśmy winni obywatelom naszego państwa, żeby wskazać, co, ewentualnie kto zawiódł, po to, żeby zapobiegać. A w tym przypadku... Jak afera, to afera, ta na dużą skalę, ta na dużą skalę, ta na dużą skalę. Jeśli trafisz na frajera, rzuć swój los na salę, rzuć swój los na salę. Państwa i dwaj. Już przestałam wierzyć w cuda i tak myślę sobie, i tak myślę sobie, i tak myślę sobie, jeśli tylko mi się uda. W kabarecie. Też kasę obrąb. Też kasę obrąb. Albo pan. To bardzo odważne stwierdzenie. To śpiewa Jadwiga. Widzieliśmy ta Małgorzata Karska. Która w sprawie karnej. 16 tysięcy tomów akcji. Stąd nie rozumiem tego stwierdzenia. Matematyka wykreślna. Okaże się, czy pan poseł Brejza zmieni zdanie, kiedy dostanie materiały, o które zamierzamy dzisiaj wystąpić. Poseł Brejza mówił także o tym, że część materiałów powinna być już dostępna od lipca, najpóźniej w sierpniu, czyli w czasie wakacji, do przyjrzenia dla członków komisji. Tak się jednak nie stało. Te materiały miały być, panie poseł, czy nie miały być? Procedura powołania komisji śledczej jest procedurą bardzo skomplikowaną. Matematyka wykreślna. I musi trwać. Dzisiaj chcemy wystąpić na posiedzeniu komisji o powołanie chociażby doradców. Nie może tego zrobić sama komisja. Powołanie jest doradców. Prezydium Sejmu, także jaki tutaj doradczy, również pan nie? Poseł Brejza nie ma racji. Ustawa, są akty prawne, które określają, jak powstaje komisja śledcza. My się musimy temu podporządkować. Stąd ja rozumiem pewne zniecierpliwienie, które jest w społeczeństwie. Nie rozumiem posłów, którzy zasiadają w tej komisji i tak łatwo wypowiadają słowa, które niepotrzebnie dają obywatelom nadzieję na szybkie rozwiązanie tej sprawy, dlatego że jeżeli
jeżeli chcemy pokazać prawdę, jeżeli chcemy pokazać, co zawiodło, potrzebujemy na to czasu, żeby bardzo dokładnie zapoznać się z materiałami, ze wszystkimi dokumentami, żeby nie popełnić błędu i żeby czegoś nie przeoczyć. Ważne jest, żeby dojść do prawdy, a nie czas, w którym do tego dojdziemy. Pani poseł, ma Pani doświadczenie samorządowe, jeśli chodzi o miasto Łódź, zarządzanie tego typu przestrzenią miejską. Pomiędzy politykami pomorskiej, Platformy Obywatelskiej, a pomiędzy małżeństwem P, pomiędzy lokalnym wymiarem sprawiedliwości. Dużo się ostatnio o tym pisze i mówi. Nawet tygodnik w sieci opublikował artykuł na temat takiej pomorskiej ośmiornicy prawników, która trzyma władzę i nie chce jej opuścić. Właśnie po to chcemy sięgnąć po materiały, musimy mieć dostęp do dokumentów, żeby po ich przeanalizowaniu zobaczyć, czy ktoś i kto miał jakiekolwiek powiązania. Ja w tej chwili nie chcę mówić przed tym, zanim do tych materiałów, notatek, tego wszystkiego, co dostaniemy, będziemy mieli wgląd. A widzi Pani przesłanki świadczące o takim właśnie układzie lokalnym, tych powiązaniach lokalnych, które wszędzie tam, gdzie możesz rano skorzystać, a ona sobie wzięła ten telefon, czyli że ona przywłaszcza, ona kradnie. Tam musimy sięgnąć, tam trzeba dopytać. Lipska. Z doniesień medialnych wynika, że Amber Gold był sponsorem w jakiś sposób pewnych akcji, promocji. Nie ma nic, nie ma grosza. Trzeba wszystko zapytać. Będziemy pytać, będziemy i Państwa, i przede wszystkim społeczeństwo szczegółowo informować o tym, do czego dojdziemy, jakie wiadomości będziemy mieli. A w tej chwili proszę wybaczyć, ale wolę zapoznać się z dokumentami niż sterować wyrokami. Dziadowa. Pierwsze posiedzenie komisji już o godzinie 11. Na razie dziękujemy bardzo. Ja jej nie pozwoliłam, a ona zapraszała. Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Fery Amber. Dziękuję bardzo. O nie, jest. Rozmawiał Piotr Łusz. Za 15 minut. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W Krynicy Zdroju dziś drugi dzień 26. Forum Ekonomicznego. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej. Hasło tegorocznego forum brzmi Europa w obliczu wyzwań, zjednoczeni czy podzieleni. W trzydniowym spotkaniu bierze udział blisko 3000 gości z ponad 50 krajów. Filipiny oskarżają Chiny o budowę sztucznej wyspy na Morzu Południowochińskim. Pekin rości sobie pretensje do kontroli nad tym akwenem. Syryjskie siły rządowe miały użyć chloru w czasie walk w Aleppo, tak twierdzą tamtejsi ochotnicy pomagający poszkodowanym. Według nich w dzielnicy Sukari ze śmigłowców armii rządowej zrzucono tzw. bomby beczkowe z chlorem. Około 80 osób, które uległy zatruciu, miało trudności z oddychaniem. Informacji tych nie można zweryfikować. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Dzień dobry, głupia jaćka. Przepraszamy, ale połączenie wybrane. Rady ambasadorów w sprawie Ukrainy, ambasadorów Unii Europejskiej. Może nie tyle w sprawie Ukrainy, ile w sprawie sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję w związku z agresją rosyjską na Ukrainę. Rzeczywiście ambasadorowie Unii Europejskiej spotykają się w tym celu, by przedyskutować możliwość i potrzebę przedłużenia sankcji dyplomatycznych, mocno to podkreślam, sankcji dyplomatycznych na kolejny okres. Dotychczas nałożone sankcje dyplomatyczne wygasają 15 września. W związku z tym zrodziła się potrzeba przedyskutowania potrzeby i konieczności właściwie przedłużenia tych sankcji. No, ponieważ innego zdania być nie może. Innego zdania, jeżeli chodzi o sankcje dyplomatyczne, z pewnością nie będzie, ponieważ powodem dla wycofania tych sankcji dyplomatycznych mogłaby być pełna realizacja porozumień mińskich przez Federację Rosyjską. Jest, telefon się znalazł, ale Jadwiga Grabowska jest odłączona od świata. W związku z tym nie ma powodu. I one się tak kłócą. Sankcje dyplomatyczne. Te sankcje dyplomatyczne obejmują około 140 osób, ponad 140 osób. Ona może zawsze zamek, jak ona mieszka, to ona może zamek unieszkodliwić jeden, a ta głupia jest, nie rozumie. I mają zamrożone aktywa finansowe w bankach europejskich.
tysięcy egzemplarzy tylko zostało kupionych. O tym podczytuję na 15 stronie dzisiejszego Faktu. No, zostały takie przeboje jak Aleja Gwiazd Zdzisławy Sosińskiej, która urodziła się w Kaliszu, województwo wielkopolskie, a w Małopolsce jest taka miejscowość Gorlice, tam jest jeszcze mniejsza miejscowość, Kobylanka. A w tej miejscowości jest rodzina Dyczków, o której urodził się Łukasz. 18-latek, czyli 18 lat temu przyszedł. U których dobrego Justynka może zacznie. Tylko teraz tak, to czego nie zrobiły rządy do czasu Platformy, bo nie zrobiło to wiele rządów i Kwaśniewski tej ustawy nie podpisał, potem przyszedł ten kryzys i Platforma nawet gdyby chciała, tak, to też nie było jej na rękę zupełnie robić tej ustawy, ponieważ to trzeba było przejść suchą stopą przez to. I teraz... W porządku, to ja wszystko. Absolutnie kapuje. To są dwie osobne rzeczy przecież. Tak? Tak. Ten stan zamieszania, a z drugiej strony to złodziejstwo. To jest złodziejstwo, które nie zostało zauważone nie tylko przez już tam powiedzmy Platformę, ale też przez służby wcześniej. To jest proceder wcześniejszy. No, przytoczyłem przykład ministra Kamińskiego, który był szefem CBA. Jego to powinno niepokoić. No te powiązania personalne chociażby. Dlaczego nie? Dlaczego ci jego agenci ale też popatrzmy na to, jak dzisiaj PiS ten temat ogarnia, bo to jest tak, że PiS jest zainteresowany tematem reprywatyzacji, ale na poziomie po prostu gonienia króliczka w Warszawie i po prostu dorwania Gronkiewicz-Waltz. Ale gdy przychodzi do dyskusji o rozwiązaniu problemu reprywatyzacji, o tym, czy PiS na przykład poprze projekt Platformy, być może wprowadzi jakieś poprawki, to oni mówią, nie, my przygotujemy jakiś tam w ciągu kilku miesięcy własny projekt, będziemy proponować jakieś swoje rozwiązania. Nie ma dzisiaj no, wziąć by na klatę, no właśnie, tak, a nie chcę po prostu z tego wziąć. Ja dlaczego o to tak pytam? Bo mi się wydaje, że nie ma innego wyjścia niż komisja śledcza. Bo pytania, na odpowiedzi na pytanie, dlaczego CBA ministra Mariusza Kamińskiego nie alarmowało o tym procederze, nie uzyska się prokuratura. Tego się nie dowiemy. To musi być w takim procesie politycznym odkrywane, tak? Bo tutaj są jakieś niesamowite tajemnice. Nie wierzę w komisje śledcze. Ja też nie wierzę, obserwowałam pracę wielu komisji śledczych poza komisją do sprawy Rywina, to właściwie następne komisje już niewiele wyjaśniły albo nic nie wyjaśniły. Nieprawda, to nie będzie po prostu... komisji śledczych, też osoba, która to śledziła. To będzie po prostu polityczna akcja. Nie, moim zdaniem nie zaszkodzi. Oczywiście, że tak. Dla transparentności... Znaczy, moim zdaniem będzie więcej pożytków z tej komisji niż szkód. Z komisjami jest tak, że na przykład jeśli była nawet komisja hazardowa, gdzie tam przewodniczący Sekuła przemawiał do krzesła i blokował, to on nie był w stanie wszystkiego zablokować. To samo gadają, mówili, proszę Państwa, co i gadali. To jest, ten system komisji śledczych w polskim parlamencie, bardzo ważna funkcja w ogóle parlamentarna, funkcja kontrolna parlamentu, on źle działa, ale jakoś działa. On naprawdę dużo jakoś działa. Prywatyzacji wiązał się z kwotą 80 miliardów złotych odszkodowań. Nas nie stać na to. Proszę pana, moim zdaniem, już krótko, dwoma zdaniami, największą szansę na to miała możliwość zrobienia Platforma Obywatelska w pierwszym okresie swoich rządów, kiedy sytuacja gospodarcza była, powiedziałbym, dobra, wie pan. Wtedy można było myśleć o bonach, o jakichś formach. No ale potem był kryzys. Tak, ale dlatego mówię w pierwszym okresie. Można było o tym myśleć i się... Sami oszuści, sami złodzieje, proszę Państwa. Kradną i kłamią, widzą Państwo. Nawet na wernisażach. Dlaczego tu nie ma w Warszawie kultury? No bo to zwykłe krętactwo, handel. No wernisaż był piękny, przedni, ale wiecie Państwo, jako te mohery drugiej klasy, drugiej kategorii, to jeszcze i spod stołu wyciągnęły w pudłach wino i zaciągnęła kopytem na galerię 022, a ci, co tak siedzieli, no ja już tam szłam do domu, ci, co tam siedzieli i myśleli, że tu się najedzą, się napiją, to im przed nosem te pudła przejechały i oni się tam zamknęli, na przyszła też Rysia, żebraczka, także proszę Państwa, wszyscy tam poszli na zaplecze, no nieznani, twarze nieznane,
twarze obce, bo to przecież z tej rodziny, tej Maryśki poprzychodzimy, przecież Maryśka miała jakąś dużą rodzinę zawsze. I ta biblijna Maryśka miała, Jezus miał braci i siostry i tego, i oni się tam dalej bawili. Te wina, ta Rysia, no może ze dwie szklaneczki wypije, no bo tam jednak sporo tych babek poszło, no pierwszy raz widzę na oczy, no bo to nikt nie zna, nikt nie zna, nikt nie zna, nieznane. No ale że, jak to się mówi, z rodziny tej Maryśki, no to tam poszły, no ale wiecie Państwo, swój swojemu to może i dom oddać. Bardzo wątpię, żeby to teraz dało się przeprowadzić, ale dlaczego pan redaktor Bober nie ma odzyskać swojej działki, jeżeli została oddana działka na placu Defilad, no? Dlaczego? Dlaczego ktoś, kto jest właścicielem w tej chwili, dlaczego ma być poszkodowany? Dlaczego my się mamy wszyscy z podatków składać na... Nie, u mnie właścicielem był Skarb Państwa, bo ona była skasowana dekretem Bieruta, więc tam nie było... Moja ciotka była właścicielką, prawda? Więc ja chciałem tylko odzyskać prawa swojej ciotki, nic więcej. Dlaczego wszyscy mamy się zrzucać z podatków na odszkodowania dla ludzi, którzy stracili majątek? Ależ absolutnie się zgadzam, że to jest pytanie, które należy sobie postawić i odpowiedzieć, że wcale nie powinniśmy tego robić, tylko że odpowiedź na to pytanie trzeba było postawić 25 lat temu i wtedy uchwalić ustawę reprywatyzacyjną. W momencie, kiedy puszczono wszystko na żywioł i pozwolono jednym ludziom odzyskiwać, tym, którzy byli bardziej sprawni, i stać ich było na dobrych adwokatów, odzyskiwać działki, a ci, którzy byli mniej sprawni, no właśnie sprzedawali te swoje roszczenia albo w ogóle zostawali z niczym, no to w tym momencie to ja się pytam, jaka to jest sprawiedliwość, że jedni mogli odzyskać, a inni teraz mają dostać tylko 10%, zabrać wszystkim. Jeszcze jednej rzeczy trzeba pamiętać, czego wynikiem był dekret Bieruta. Dekret Bieruta był wynikiem II wojny światowej, powstania warszawskiego, tego, co się działo po powstaniu warszawskim. Niech oddadzą. A niech Niemcy za to zapłacą, dlatego że to, czego się dopuścili Niemcy po powstaniu warszawskim. Warszawa, owszem, była po dwóch powstaniach miastem dość zburzonym, ale nadającym się do zamieszkania. No, metodyczne niszczenie Warszawy zaczęło się po 63 dniach, a Warszawie trwało prawie do 17 stycznia 1945 roku, kiedy wyburzano i palono całe kwartały wbrew jakimkolwiek konwencjom. No, tego robić nie można było. To, że komuniści się nie upomnieli o reparacje wojenne od Niemiec, to jest naprawdę duży błąd. W tej chwili zresztą podobne roszczenia się pojawiły w przypadku Grecji, która też była... Mało prawdopodobne, że Niemcy teraz zapłacili. Pytanie, nie, no, ponieważ jeżeli uznajemy prawo własności za święte, a tak jest w całym cywilizowanym świecie, jeżeli obowiązują konwencje haska, genewska i tak dalej, to reparacje wojenne, myśmy się nieskutecznie ich zrzekli, tylko na rzecz tak naprawdę NRD. Ale to była wola polityczna właśnie. Była wola. Taka była. Niestety, panie redaktorze, wola polityczna jest kluczowa zawsze. Ja uważam, że warto podjąć ten temat niezależnie od szans jego powodzenia i ewentualnie prowadzić spory na forum sądów międzynarodowych, ponieważ te roszczenia akurat są nieprzedawne. Panie, chciałem pana dobrze zrozumieć, bo może coś umknęło moim radę. To znaczy pan uważa, że powinniśmy skierować swoją uwagę w tych sprawach roszczeniowych w tej chwili w stronę Niemiec? A tak. Uważam, że Polacy nie powinni płacić ze swoich podatków za zniszczenie tego miasta, których dokonały regularne wojska Niemiec. Jest możliwe. Mnie interesują rozwiązania prawdopodobne, albo chociaż trochę prawdopodobne. Ale dlaczego uważam, to, co pan mówi, ono jest bardzo idealistyczne. Nie jest idealistyczne. Grecy podjęli, oczywiście możemy uważać Greków za idealistów, kolektywizacji. Ale dostali te pieniądze od Niemców. A nie, to zaczęła się w tej chwili procedura w tej sprawie. No zobaczymy. Ja przypomnę, że Grecja była jednak o wiele mniej zniszczona niż... Pani prezydent mówi, nie podam się do dymisji, wszystko wyjaśnię. A jakie skutki polityczne to przyniesie, ta cała sprawa w Warszawie? Też dużo zależy od tego, jak zareaguje Platforma Obywatelska na to, prawda? Bo bez wątpienia, jeżeli pojawi się akt oskarżenia pod adresem, powiedzmy, pani Gronkiewicz-Waltz za niedopatrzenia, za błędy urzędnicze, no to wtedy oczywiście obciąży to Platformę bardziej, jeżeli ona nadal będzie wiceprzewodniczącą, bo przypominam, że ona jest wiceprzewodniczącą partii, prawda? Więc jeżeli ona nadal... ustąpić z wiceprzewodniczącą... Ile złodziei, jak oni się, ci złodzieje tam dobrze bawią. Zobaczymy, czy o Maryśce nie mówię. 30 dni w wolu.
i lampa. Tak to będzie się prezentowało dzisiaj. Czarowniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a tak... Tak, raty kredytów z różnych... Do nas. Którym raty kredytu gotówkowe. Gdzie na tym stanowisku, w momencie, kiedy pojawią się oskarżenia, to nie będzie to tej Maryśce, obciążające. Nie aczkolwiek ja uważam, że Platforma z tej sytuacji, pani Gronkiewicz-Waltz, nie wyjdzie obronną ręką. Nie ma ja panu powiem, że pani Gronkiewicz-Waltz jest wyjątkowo chroniona, albowiem kilkanaście lat temu, gdy pracowałem jeszcze w telewizji, powiedziałem, że wyczytawszy w jakiejś gazecie, gdy pani Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że ona każdą decyzję podejmuje, bo podpowiada jej Duch Święty. Ona napisała list do prezesa telewizji, żeby mnie wyrzucił z tej firmy, wie pan? Więc jeżeli rzeczywiście za każdą decyzją taką ważną pani prezydent stawia Duch Święty, to myślę, że ma duży parasol ochronny, więc nie skazywałbym ją na niego. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że pani prezydent doradzała raczej duchy nieczyste, tak bym to powiedział. Ale już mówiąc poważnie, to jest potężne obciążenie dla Platformy. To już widać zresztą w sondażach, co się stało po Radzie Warszawy, gdzie Hanna Gronkiewicz broniła się wyjątkowo, naprawdę nieudolnie. I tak naprawdę, ja podkreślam, od wybuchu tej afery, paradoksalnie nagłośnionej przez Gazetę Wyborczą, chociaż aferę jakby odkryło Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, pana Śpiewaka. Od wybuchu tej afery można powiedzieć, że Hanna Gronkiewicz politycznie jest martwa. Co prawda te stukanie od dołu w jego trumny jeszcze słychać, ale moim zdaniem to jest koniec tej polityki. Laudacją Gazety Wyborczej w wykonaniu Cezarego Gmyza, Tygodnik do Rzeczy, kończymy spotkanie z komentatorami. Andrzej Bober, dziękuję bardzo. I Eliza Olczyk wprost, dziękuję pięknie. Czyli widzicie państwo, lepiej się nie mścić. Na odcinku tam niedokończone prace drogowe i progi na... Nie, 12 i 11. Wiadomość z ostatniej chwili. Rusza program wspierania przedsiębiorczości 5000+. To wyjątkowe rozwiązanie na polskim rynku motoryzacyjnym. Oferuje właścicielom firm i wykonującym wolne zawody najnowocześniejsze samochody w bardzo atrakcyjnych cenach. Oferta jest limitowana. Program 5000+ trwa do końca października lub do wyczerpania promocyjnych modeli. Można z niego skorzystać tylko i wyłącznie w salonach Toyoty. Reklama. Amber Gold znów na tapecie. Dziś pierwsze posiedzenie komisji śledczej w sprawie jednej z największych afer finansowych w kraju. Tymczasem prezes spółki skarży się do Strasburga i od tego zaczniemy. Hasła palenie zabija, rzuć teraz do tego ostre zdjęcia. Będą nowe ostrzeżenia dotyczące papierosów. Szykuje się sporo zmian. Trawa na sprzedaż. Teraz każdy może mieć kawałek mistrzowskiej murawy ze stadionu Legii Warszawa. I o tym będzie na koniec. Czas na wiadomości. Marta Kiermasz i Paweł Donsbach. Były prezes Amber Gold skarży się do Strasburga. Powód: przewlekłe tymczasowe aresztowanie. Wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynął wczoraj. Według adwokata Marcina P. jego klient powinien być zwolniony na czas procesu, a ten, przypomnijmy, trwa od marca tego roku. Nie wiadomo, kiedy Trybunał zajmie się skargą. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Już wcześniej wniosek do Strasburga złożyła Katarzyna P., żona oskarżonego szefa piramidy finansowej. Według jej obrońców była poniżająco traktowana w areszcie. A pedofile to mogą być zabici, no to co? W 2012 roku. Zdefraudowano 600 milionów złotych. Poszkodowanych jest około 19 tysięcy. Ja taki sędzi, niedobrze, że te sędziny ukrócił. Ja mówię, może chociaż wyraz poszła do aresztu, to by zobaczyła jak tam jest, bo tak lekką ręką wskazują, wiesz. Anna Maria Żukowska. Mam nadzieję, że ta komisja będzie komisją... Ludzie są świnie, daj spokój. Świnie! Oni jak nie ma kamer, to oni myślą, że... Tego że nikt nie zauważy. Przecież mają ludzie laptopy, mają smartfony, nagrywają. Warszawa poszatkowana, coś. I ostrzeżenia dotyczące papierosów, ale też e-papierosów. Od jutra wchodzi w życie nowelizacja tak zwanej ustawy tytoniowej. Zmieni się wiele. Zobaczymy, co o tej Maryśce mówi. Powiedział Radiu SK mecenas Michał Komorowski. Nie wiadomo, kiedy Trybunał zajmie się skargą. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Słuchajcie, SK Info. SK Info. Będą nowe rozwiązania i ostrzeżenia dotyczące papierosów, ale też e-papierosów. Już jutro wchodzi w życie nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej. Zmieni się wiele. Przepisy wprowadzają chociażby zakaz reklamy i sprzedaży osobom niepełnoletnim. O szczegółach Karolina Olszewska. Na opakowaniach papierosów pojawią się nowe ostrzeżenia, zarówno w formie mocnych haseł, na przykład palenie zabija, rzuć teraz,
ale też graficzne. Co więcej, ze sklepowych półek znikną smakowe wyroby tytoniowe. Te z mentolem dopiero jednak od 2020 roku. Będzie też zakaz sprzedaży e-papierosów osobom nieletnim i ograniczenie miejsc, w których można ich używać. Dokładnie tak jak w przypadku papierosów tradycyjnych. A wszystko, jak mówił jakiś czas temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, także po to, by zniechęcić młodych ludzi do palenia. Według wielu ekspertów należy doprowadzić do sytuacji, żeby papierosy były nieatrakcyjne, brzydkie, grube i niesmaczne. Według danych resortu zdrowia każdego roku w Polsce w związku z paleniem papierosów umiera blisko 100 tysięcy osób, a wiele innych choruje na najróżniejsze choroby. Tu jest SK Info. SK Info. To będzie ostra jazda dla fanów motoryzacji. Błonia Stadionu Narodowego zapełnią się miłośnikami dwóch, czterech i większej liczby kółek. Wszystko za sprawą siódmej odsłony Verva Street Racing, zapowiada Rafał Pasieka z PKN Orlen. Legendy motoryzacji, najnowsze samochody i spektakularne wyścigi i pokazy kaskaderskie. Na Błoniach też koncertowo zagra Cleo, Afrumental i Kaja. Verva Street Racing już 17 września na Błoniach PGE Narodowego. Tym żyje Warszawa. Warszawa. Gdzie będzie można śmigać na rowerze po nowych ścieżkach? To sprawdzimy w SK Info już za godzinę. Tym żyje Warszawa. Ale najpierw sprawdzimy, po ile trawa ze stadionu Legii. Kibice mogą kupić mały fragment murawy stadionu przy Łazienkowskiej 3. Dla fanów klubu to niepowtarzalna okazja, bo przecież na tej trawie legioniści zdobyli Mistrzostwo Polski w stulecie istnienia klubu oraz awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie na stadionie trwają prace nad wymianą nawierzchni. To jest gadżet dla tych kibiców, którzy chcieliby mieć w kawałek Łazienkowskiej u siebie w domu. Seweryn Dmowski, doradca zarządu Legii Warszawa do spraw komunikacji. Zielona, piękna trawa z kawałkiem ziemi, w którym była ukorzeniona, tak więc można ją swobodnie hodować w domowym zaciszu. Ułożone w eleganckie świnie zabrali ziemię twojej dziewczynie. Z herbem naszego klubu i symbolem stulecia. Ta trawa służyła bardzo dobrze piłkarzom, teraz posłuży kibicom. Kawałek murawy można kupić do 30 września. Dzień dobry. Dzień dobry. To powiedz, co tam w pogodzie dobrego dzisiaj? 24 stopnie maksymalnie na termometrach, więc całkiem nieźle. W tej chwili 19, no ale w słońcu pewnie będzie cieplej, a słońca no będzie właśnie, dużo. No właśnie, już w tej chwili go nie brakuje i utrzyma się do końca dnia. Jutro też pięknie, słonecznie. Jutro, patrz, 27? Tak, i w ogóle dotrzemy w weekend do 30. W nocy chłodnawo, ale damy radę, a ciśnienie, no, będzie spadać. Jak ktoś schował krótkie spodenki głęboko do szafy, to musi je wyjąć znowu. Pracował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobrej pogody życzy Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraplex. No ciepło, jest ciepło. Nie wierzę, że tam po drugiej stronie są jeszcze jakieś... Chociaż artyści to ubierają się w kozaczkach ekstrawagancko. Ubierają się w spodenki krótkie takie. Aby nie z frędzlami, bo to dokucza tym moherowym. Janusz Janina Iwański z najnowszym zespołem Janina 4 gramy. Bilety do nabycia na sklep. Już myślałam, że o tej Maryśce z galerii 022 gadają, bo wiesz, bo ona mówiła, że będzie od samego rana tutaj gadane. Szczegóły o tym, o właściwie o jej mężu obecnym już za chwilę w mobilizacji, bo jest o czym pogadać. Sami się przekonacie. 6 po 9. Przejście po 9, proszę Państwa. Dla swojej gwiazdy Cristiano Ronaldo przegrali na wyjeździe ze Szwajcarami 0-2. W Bazylei gole dla Helwetów, którzy na Euro odpadli w 1/8 finału z Polakami, strzelili Embolo w 24 minucie i Mehmedi w 30. Łukasz Piszczyk może teraz liczyć na medytację w czasie treningu. W Borussii Dortmund zatrudniono właśnie od tego specjalistę. Zajęcia nie są obowiązkowe. Każdy zawodnik może indywidualnie się umówić i korzystać. Mówi rzecz... Państwo zobaczą na przykładzie tych dwóch bab. To żadna nowość, bo z pomocą... Ja mówię Litka, ty weź napisz do Strasburga. No to po prostu Litka już myślała, że mieszkanie dla córki zacznie załatwiać. A więc jak zacznie załatwiać, no to tej babie Grabowskie Jadwidze zamknie jeszcze przed nosem drzwi, w sensie, że ma drugi zamek, tak jak ja mam tutaj drugi zamek, a przecież nie mogła się dostać. Nie mogła się dostać i tak jest gościem i szaleje tutaj. Jak jest gościem, to nie ma praw tutaj działać. Jest gościem, to przyjechała i pojechała. A to, że ludzie tylko jej dają kawałek konta, to ona niepokornie szaleje. Dzisiaj dam ją do 21, żeby nie przychodziła.
Fundusze Europejskie GOV.pl, Fundusze dla Mazowsza EU. Materiał Mazowsza z Unii Europejskiej. Za reklamę dziękujemy. Same świnie na tym Mazowszu. Ale ciekawe to jest, Bosz. Autopromocja. Już 11. To ta nudna trójka. W centrum 25 na Śląsku i do Wielkiej Brytanii przez Japończyków w sprawie przyszłości. To jest ta nudna trójka, to taka przerwa długa. Unii Europejskiej po Brexicie. To są narady, które w Brukseli trwają, dotyczące stanowiska wobec Brexitu. To wreszcie jest, to są wreszcie problemy w uzgodnieniu. No mówię, że jak rozmawiam o tej nudnej trójce, dlaczego mówimy, że nudna trójka? No, wyjścia trauma, przeżycie tam, jakby ktoś stał, jakby się nic nie działo, jakby się działo z łaski, jakby to było jeszcze radio takie komunistyczne, że oni tam sobie kawkę piją, a tu co innego robią. Wiesz. Będą się działy i dzieją się poza układem. O jest, poza układem właśnie. To właśnie tak. Te dziady jeszcze pokomunistyczne, one myślą, że im się za darmo wszystko daje. Tak funkcjonuje, wiecie państwo, ten dom artysty plastyka. Taki mój znajomy wchodził do piwnicy, on tam ma warsztat jakiś, pewnie coś tam z drewna wycina, coś tworzy, coś robi do tego Głogowskiego, to ja nie cierpię. Twojego serca. Kochanie, to najsłynniejszym polskim Himalajście. Ja może zacznę od fragmentu tej książki, w zasadzie od fragmentu nastoletniego Jerzego Kukuczki. Zobaczyłam, że ludzie wspinają się na rękach po pionowej ścianie. Dotknąłem skały, podciągnąłem się. Wyczułem, że nie tylko jakoś się jej trzymam, ale potrafię ją nawet pokonywać. Tak odkryłem zupełnie dla mnie nowy, pionowy świat. Na mnie to, wiecie państwo, wystarczą te dwie baby, które się biją. Godzilla kontra Hedora, bo to jeszcze historia XX wieku, a mamy już wiek.